Fundacja Filipa Heisera nie wypłaciła matce śmiertelnie chorego Oskarka setek tysięcy? Dziennikarz przedstawia inną wersję. W mediach pojawiły się doniesienia, że śmiertelnie chory 7-letni Oskarek nie może kontynuować leczenia w USA. Matka chłopca wskazuje, że fundacja Taka Akcja zalega z płatnościami na 350 tysięcy złotych. Kiedy matka dziecka zaczęła apelować do Heisera o zapłatę, to według jej słów gwiazdor zaczął unikać odpowiedzi. Filip Heiser zabrał głos. Jego zdaniem to kobieta próbuje wyłudzić pieniądze. Jak ustalił goniec.pl, fundacja Filipa Heisera Taka Akcja nie przekazała matce umierającego Oskarka aż 350 tysięcy złotych z przeprowadzonej przez siebie zbiórki. Sam Heiser miał rzekomo zapaść się pod ziemię i nie odpowiadać na pytania dziennikarzy. Aż w końcu zabrał głos. Wieści są szokujące. Kropka. Według gońca ta historia wygląda tak. Fundacja Heisera zebrała na leczenie Oskarka ponad 1,2 miliona złotych. Większość tej sumy uregulowała, ale nadal zalega z wypłatą ogromnej kwoty 350 tysięcy złotych. Oskarek pilnie potrzebuje kontynuacji terapii w USA. Tymczasem strona internetowa fundacji Taka Akcja przestała działać. Fundacja Heisera przez długi czas wywiązywała się ze swoich zobowiązań i opłacała kolejne faktury. Ale w kwietniu 2024 roku to wszystko się skończyło. Oskarek i jego matka rzekomo czekają na pieniądze w szpitalu w USA i zrobiło się dramatycznie, bo dziecko już trzeci dzień nie dostaje leków. Panie Filipie Heiserze, bardzo proszę o opłacenie faktur za pierwszy etap leczenia syna, ze środków, które pozostały na subkoncie Oskarka w pana fundacji Taka Akcja. Syn rozpoczął leczenie w Stanach Zjednoczonych i jeśli faktury nie zostaną pilnie opłacone, klinika przerwie procedury ratowania życia Oskarka, który choruje na zapalenie mózgu. Jeśli Oskar przerwie leczenie i wróci do Polski, czeka go śmierć, pisała matka 7-letniego Oskarka na FB. Tymczasem Jastrząb Post uzyskał wypowiedź reprezentanta Heisera. Z tej strony ta historia wygląda zgoła inaczej. W ostatnich dniach media obiegła sensacyjna wiadomość o rzekomych oszustwach w działalności charytatywnej Filipa Heisera. Jednakże, prawda jest zaskakująca. Popularny prezenter został niesłusznie pomówiony. Kropka. Otóż, Fundacja Filipa Heisera, znana ze swojej wielkiej hojności i bezinteresownej pomocy dla potrzebujących, nie dopuściła się żadnych nieprawidłowości. Wręcz przeciwnie, podjęła kroki mające na celu ochronę środków swoich darczyńców, odpowiedział przedstawiciel Filipa Heisera. Właśnie dzięki czujności fundacji i szybkiej reakcji kobieta, która wyłudzała pieniądze pod pozorem leczenia chorego dziecka, została zdemaskowana. Fundacja niezwłocznie poinformowała odpowiednie służby oraz prokuraturę o podejrzanej sytuacji, co zaowocowało wszczęciem postępowania w tej sprawie. Nie tylko Fundacja Filipa Heisera podjęła działania w tej sprawie. Inne fundacje również wstrzymały wypłaty dla tej samej kobiety, która wykorzystywała hojność ludzi do celów osobistych. Okazało się, że za środki z charytatywnych zbiórek kupiła bilety w pierwszej klasie do USA, notabene do innego miasta niż to, w którym rzekomo miała przebywać.